Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Web of Shadow, gdzie poprzednio pokonaliśmy Elektro, opętanego przez symbiota. Zrobiliśmy z niego naszego przydupasa poprzez oklepanie mu taktycznie mordy, dosłownie. I... o, cześć, papa. I pomogliśmy S.H.I.E.L.D. ewakuować paru cywili dookoła z budynku. No i teraz zadaniem jest znaleźć jeszcze dwa takie miejsca ewakuacji i pomóc pozabierać ludzi. Tylko pytanie brzmi, gdzie one teraz będą? To jest bardzo dobre pytanie. Czy to może gdzieś z ziemi, że to będzie gdzieś od góry? Nie jestem pewien. Serio? A, halo, nie wiem co ja mam robić, halo. Aha, miałem po prostu kręcić myszką, chyba. Dobra, nie wiem, nieważne, sklepmy temu kolesiowi michę. Bo skoro sam się prosi o taktyczne klepańsko, no to dostanie taktyczne klepańsko. No i przy okazji tych kolesi tutaj dookoła też możemy grzmotnąć z parę razy. Okej, okay, pojawił się kolejny, a ja nawet nie mogłem już odskoczyć, jasne, spoko, okej. Okay. Miało to sens, nie, ani trochę nie miało to sensu, zaraz zginę, wypierdalam stąd pomocy. Ja praktycznie życia nie mam. Ja dosłownie byłem martwy z mojego punktu widzenia, ponieważ kabel od mikrofonu zasłaniał mi ten... Kabel od mikrofonu zasłaniał mi życie, ja praktycznie go nie mam. I ten sykuistyn mnie jeszcze tutaj ściga cały czas. No co za kurwa gnój. Czy ja mogę się już podładować? Halo, życie, ładuj się, dziękuję. No, raz dwa. Dobra, nie wiem czy ja mam cały czas tam, czy ja mam się właśnie przy tym samochodzie kręcić, czy nie. Dobra, powiedzmy, że tak. Te, mordo, jestem już na dole, chodź tu. Ała. Maski w ruch, dzień dobry, do widzenia, pa pa. Ale serio, te maski to kurna jak już pójdą w ruch, no to całkiem srogi damage zasieją dookoła. Ała. Chłopaki, ale moglibyście chociaż do mnie nie strzelać, dziękuję. Oni strzelają nawet do siebie samych, ja pierniczę. Ale jak to by one nawet nie jestem pewien, gdzie są dokładnie te ewakuacje. To jest mój problem. Że nie wiem do końca, gdzie ja mam stać, ani po co. Czy to będzie to? Chyba nie. Czy nie wsiadają do tego samochodu? Nie wsiadają. Nope. Dobra. Czy ja mogę jakąś mapę otworzyć? To jest dobre pytanie. Mapa to jest Enter, okej, okay, dobra. Mogę rotatować, mogę nawigować. Wszystko ładnie, pięknie, tylko że... Nie jestem pewien co jest co. Nie wiem co jest punktem ewakuacyjnym, może te gwiazdy to są punkty ewakuacyjne? Nie wiem, zobaczymy. Halo, dzień dobry. Gdzie ja jestem? Co to jest? okej, okay, a to co? I gdzie mam to dostarczyć? Gościu mnie pewnie przejechał tak swoją drogą. Dobra, nawet nie wiem co to jest. Aha, powinien był to chyba postawić gdzieś indziej. Mogę to podnieść teraz? Chyba nie. O kurna, to wybuchło! Okej, okay, dobra. Nie wiem co zrobiłem. Ale nie jest to w tej chwili ważne. Dobra, tu jest jakiś budynek. Tutaj coś jest chyba. To będzie to? Nie mam pojęcia, chyba nie. Dobra, machnijmy maskami, załatwmy kilku dookoła. Nie mam pojęcia gdzie jest reszta tych ewakuacji, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem gdzie powinienem się w ogóle kręcić w chwili obecnej. To jest dla mnie najgorsze. Że ja nie wiem gdzie są jakieś punkty ewakuacyjne w tej chwili.
Nie, nie mam pojęcia, absolutnie nie mam pojęcia. Czy pomoc w ogóle siebie będzie zaliczana jako ten ewakuacja? Chyba nie do końca. Także ja się może... Ja chyba zrobię jednak szybkie cięcie jeszcze tutaj na początku i trochę się rozejrzę po okolicy. I wrócę do was, jak znajdę punkt ewakuacyjny, bo... O, to może to będzie dobre, tak się jakoś... Jakieś niebitnie podświetlone to jest, to może to będzie to. Halo, dzień dobry. Nie, to chyba też nie to. Mam dziwne wrażenie, że coś się wzięło i taktycznie zepsuło znowu. Tak samo jak było wtedy z ewakuacją tą naziemną. Bo to ewidentnie nie jest to. Ja coś niby robię, coś niby dostaję jakieś punkty. Ale to nie to. Także ja do was zaraz wrócę i widzimy się, jak już namierzę kolejne punkty ewakuacyjne. Okej, dobra, dobra, udało mi się, namierzyłem coś. To powinno być, wydaje mi się, to tylko gdyby Spider-Man chciał ze mną współpracować, co oczywiście nigdy nie bardzo mu się pod... Nie bardzo mu się to widzi, absolutnie pod żadnym względem. Nie bardzo mu się widzi współpraca ze mną, jakkolwiek ochrona cywili. On woli sobie pozjeżdżać, poslajdować sobie na kolanach poprzez budynek i olać całkowicie samą sprawę dookoła. Okej, spoko, rozumiem. Też by mi się nie chciało non-stop ratować ludzi dookoła, ale no cóż, no... Niestety... Nie jestem pewien dokładnie, czy dobrze to zrobiłem teraz? Ha, dobra, udało się, okej. Ewakuacja zakończona, nawet nie zauważyłem kiedy. Tylko, że... teraz więcej ich nie mam tutaj w chwili obecnej, jeśli chodzi o te ewakuacje i tym podobne. Także troszeczkę muszę się pokręcić. To jest ta naziemna ewakuacja, to mnie naziemna ewakuacja nie za bardzo interesuje. Także wygląda na to, że muszę się pokręcić troszeczkę dookoła ewentualnie. I poszukać sobie miejsc, które aktywują właśnie tą ewakuację z dachu. Chcąc, nie chcąc, chwileczkę to może zająć, więc chyba znowu zrobię po prostu cięcie i wrócę do was, kiedy mniej więcej to już będzie ogarnięte. Okej, dobra, mamy świecący punkt, dzień dobry, wlatujemy tutaj i na budynek w takim razie, znowu. Trzeba się zająć tymi symbiotami, które się tam spinają. Czy dam radę ich w ogóle dogonić, zanim oni tam dotrą? Dam radę, dobra, na spokojnie. Co prawda nie do każdego, ale ten też nie powinien być dla mnie jakimś super wielkim problemem. Tylko znowu, Spider-Man nie bardzo chce ze mną współpracować, niestety. Dobra, dobra, panowie, najważniejsze to jest to, żeby się wy zabrali tych cywili i żebym ja nie musiał się tym wszystkim bawić. No ja może sobie ściągnę do pomocy Kat, because czemu nie? Dobra, dwóch już poleciało, tą jedną sobie wezmę na barana akurat. Dobra, masz stara już... Aha, zabraliście wszystkich oprócz tej jednej kobiety, którą akurat mogę wam tutaj dostarczyć. Pod helikarię. No dobra, spoko. Właściwie nic jej nie robią, ponieważ mam ją zaraz na baranach, więc nic jej nie grozi, spokojnie. Ja mam wszystko pod kontrolą, bardziej aniżeli wy, wydaje mi się. No ale cóż. To już wszystko, to powinno być wszystko, tak? Kat już odeślę. I możemy wracać do Stark Tower, które wydaje mi się nie jest już tym razem tak daleko, bo już... Będę się teraz zadać przecznicy, powiedzmy. Właśnie ciężko mi powiedzieć przecznicy, no. Trudno mi miejsce mniej więcej określić. No jest rzut beretem, także nie muszę tutaj robić cięcia. W ogóle, wow, jak zrobiłem cięcie, miałem 5 minut odcinka, mam teraz 20. Także, no, długo zajęło mi szukanie tego cholerstwa, ponieważ było strasznie nieintuicyjnie pokazane tym razem. Ale okej, spoko, jakoś się przeżyje, jakoś damy radę. Tak, zgadza się, żyje. But it also gives me additional powers. You are sure the relation is symbiotic and not simply parasitic?
Trudno mi to stwierdzić, ale powiedzmy, że jest tak pół na pół. If it was a parasite, it'd be harming me, rather than giving me strength and reflexes. What? I am wondering what your plan is, should you discover that the suit is not as beneficiary as you think. It's not going to come to that, okay? Look, I know how these things work. It's not going to come to that. I have an urgent mission for you. Oczywiście, jak zawsze. Are you saying all that other stuff was not? I am saying that you will go out at once to assist one of my combat teams that is under attack by flying symbiotes. A może byś tak powiedziała słowo proszę, tak dla odmiany choć raz? Free trip to Vulture Land. You are my only available asset. Get there as fast as you can. On my way. Even though you called me an asset. Ale serio, takie szybkie, powiedzmy, proszę, myślę, żeby nie zaszkodziło ani trochę. Nie zaburzyłobyś też raczej tej takiej zimnej rosyjskiej postury w jej wypadku. A mi by się zrobiło naprawdę miło, jakby sobie mi się współpracowało. Ale okej, okay, jak nie, to nie, mówi się trudno. Także czeka nas kolejna, powolna wycieczka na jakiś kolejny dach. Super! I mamy symbiotyczne Vulture. Dzień dobry, to ja się muszę do niego przyssę właściwie. Lepiej to brzmi i od razu mu nakopię w cztery litery. Because czemu nie? Dobra, nie wyszło mi trochę. Jak ja tak dziwnie poleciałem do przodu i nie mam akurat zielonego pojęcia. Czy ja już go zabiłem? Chyba tak. Czy zabiłem? No obezwładniłem, okej? Niech będzie. Łatwiej mi powiedzieć, że zabiłem przeciwnika, aniżeli go oszołomiłem, albo go obezwładniłem. Nawyki z innych gier. Okej, okay, nie osądzajcie, nie oceniajcie. Ja rozumiem, że Spider-Man nie zabija i tym podobne, ale hej no! To nie są do końca ludzie, więc teoretycznie mógłby ich zabić. Myślę, że nic by się to nie stało w takim wypadku. No właściwie jak daleko wy macie właściwie macie lecieć, że tak się zapytam, co? Bo tak trochę lecicie, lecicie, ja wam za wami lecieć, ale też nie do końca wiem gdzie. Wydaje się, że rzeczywiście bym tam dotarł samodzielnie, a nie się tak się plątał za wami. No nie, dobra, jesteście troszeczkę szybsi ode mnie, to zwracam honor, okej, dobra. Ale nie musiałbym się osobiście martwić o te symbioty dookoła. Właściwie nie wiem, czy jest sens, żebym z nimi walczył, po prostu mam śledzić tego helikariera. No bardziej szalupę ratunkową nazwijmy to, aniżeli helikarier. A jest to niewygodne, ewidentnie. Tamten, kurna, sępiak poleciał jakoś... Halo, dzień dobry. Dziwnie no rzuca momentami. Co to było? O, Moon Knight się napierniczy tam. W końcu się pojawił, w końcu raczył się ujawnić. Jak to Mission Fate, przepraszam bardzo. Ja jebę, no ja po prostu w to nie wierzę, no. Dobra, okej, okay, spoko, nie zaskakuj. Dobra, gdzie mnie teraz to właściwie wyrzuci? Znowu mnie wyrzucił jakieś w piździe, nie wiadomo gdzie? Nie, wyrzuci mnie zaraz obok. Okej, okay, spoko. A czy ja mogę cokolwiek zdziałać? Dziękuję. Okej, okay, pozbyłem się elektrycznych irytujących przeciwników, przecięli latający irytujący przeciwnicy. Cudownie. Po prostu wspaniale, no dobra. Nie są aż tak źli jak ci elektryczni, ale też są denerwujący, ewidentnie. A, halo, a, dzień dobry, cześć Moon Knight, jak leci? The combat team is safe, but our work is not done. No co ty nie powiesz, stary? I had a feeling. Jestem ciekawy, czy on w ogóle po ten kapturem ma jakąś maskę, czy on po prostu tak narzuca ten kaptur i tak sobie mu wisi i zasłania mu twarz. Spider-Man, there is a large concentration of these creatures nearby. Right, knock down the flying symbiotes. You must destroy the source of these creatures. You discovered the pods that hatch these flying things? I'm afraid so. Oh, sure. Nests just make more symbiotes. Serio, bo tutaj doleciał znacznie szybciej na samej pajęczynie i musiałbym się kurna kombinować przy tych statkach, serio. To było bez sensu to, że musiałem kurna za nimi lecieć. Okej, okay, dobra, co ja mam do roboty? Pokonać 30 latających tych symbiotów i 10 Vulture podów. Gdybym tylko widział, jaka jest różnica między normalnym podem a Vulture podem.
To będzie znacząco mi ułatwiło robotę. Tylko problem polega też, że teraz mi absolutnie nic i tak nie pokazuje dookoła, więc po prostu będę musiał pewnie znowu sobie polatać dookoła i po prostu sobie poszukać tych cholerstw. Albo nie, okej, dobra, zaczęło mi się pojawiać, dobra, spoko. Wow, trochę się tutaj porobiło, halo, dzień dobry. Dobra, zbiję się może troszeczkę w powietrze. Sięgnę któregoś, no nie w pizdę, ni w oko. Aha! Aha, wzięli i zniknęli nagle, okej, dobra, spoko. Coś czuję, że ogarnięcie tego zadania nie będzie takie proste, jakby się mogło wydawać z powodu nagłych problemów w tej grze? Których wcześniej absolutnie nie było, ale nagle postanowiły być? Aha, jasne, spoko. Po prostu i no cudownie, ta gra zaczyna naprawdę, naprawdę zaczyna ze mną przestawać współpracować na każdym możliwym kroku. I coraz bardziej zaczyna mnie denerwować po prostu. Okej, jasne, spoko. Całe życie już zajechane, dzień dobry, dziękuję, nie zrobiłem absolutnie nic. A praktycznie jestem trupem. Wspaniale. Idzie na chwilę obecną naprawdę bardzo dobrze, nie będę tego ukrywał. A może spierdalać? Aha, okej, nie mogę spierdalać. Okej, spoko, niech będzie. Znowu nie to i oczywiście, oczywiście, że znowu nie to. Czy naprawdę wymagam zbyt dużo? Po prostu chcę używać ataku, którego ja chcę użyć. I żeby to było sprawne, no po prostu nie wierzę, no po prostu... Spider-Man, współpracuj ze mną, no kurwa mać! On nie rozumie pojęcia współpraca, jak rozumiem. Absolutnie żadna gra jeszcze nie chciała ze mną jakkolwiek w naturalny sposób współpracować. Żadna! Nie wiem, zawsze musi być coś, co po prostu postać w grze uważa, że zrobi 10 razy lepiej, aniżeli zrobi to osoba, która steruje tą postacią. Zawsze coś musi pójść nie tak. Jasne. Musiałem oberwać. Okej, dobra, spokojnie, Edwin, nie denerwuj się, będzie dobrze. Nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Będzie git. Będzie git, okej, spokojnie, bez nerwów. Nie ma się czym przejmować. Okej. Easy. Dobra, jestem spokojny, jestem oazą spokoju, wszystko gra. Nawet mnie nie wkurwiaj. Już. Wezmę to za już. Czemu one, kurwa mać, muszą być tak ustawione obok siebie, że po prostu jak zbliżę się do jednego, to automatycznie mnie któreś inne zaatakuje. Po prostu już mi wchodzi kolejny trigger. Po prostu już. No już się zaczyna. No. No. Nie będę zły. Okej, dobra, spoko. Ale problem polega na tym, że ja się nie mogę kurwa nawet zbliżyć do tych jebanych cholery, żeby cokolwiek zrobić! To jest problem! Bo jak próbuję się kurwa zbliżyć do jednego, uda mi się to uderzyć raz, natomiast zaatakuje to zanim ja się podniosę, to mnie zaatakuje jeszcze kolejny, tak 5 razy! I mnie już autentycznie łapie trigger, mnie już po prostu łapie i ten... KURWA! Nie mogę się wysłowić, pomocy!
łapie mnie autentyczny wkurw. Po prostu mnie łapie autentyczny wkurw w tym momencie. Skończyły się przyjazne, fajne misje i zaczęły się z misje, które tylko mnie biorą i wkurwiają. No inaczej tego nie określę. Cholerne symbioty elektryczne, które tylko mi przeszkadzają w każdym możliwym ruchu, nie mogę absolutnie nic zrobić. Pojawiają się cholerni przeciwnicy latający, którzy też kurna zadają pierdyliard różnych obrażeń, po prostu jak z Gatlinga, nie mogę zrobić nic, nie mogę się odsunąć, nie mogę zaatakować, nie mogę się zablokować, nic, po prostu mnie tylko blokują, przeszkadzają, zadają mi obrażenia i mnie wkurwiają. No dobra, jebie mnie już kurna cywile, mam ich kompletnie w dupie, po prostu... Ja po prostu chcę tutaj skopać z kolesią tyłki i mieć to z głowy. No czy ja kurwa mogę? Mogę, dziękuję. Nie mogę, po prostu nie mogę, no po prostu się nie da, no nie ma takiej opcji. Przez chęt do żony, auto, jebany, ta... Mówiłem, że ta gra się nie zestarzała. Zmieniam zdanie, ona się tak kurwa zestarzała, że mnie wkurwia. Ej, serio, czy ja naprawdę miałem kiedyś też takie same problemy, kurna, z tą durną grą jak teraz? Czy po prostu ja z ubiegiem lat po prostu się zrobiłem beznadziejny w tej grze? Albo jestem bardziej podatny na wkurw, aniżeli kiedyś. Bo ja autentycznie kiedyś tak bardzo nie miałem problemu z tą grą jak teraz. Bo teraz do tej gry nie da się po prostu podejść. W żaden autentyczny sposób nie da się do tej gry podejść, żeby od momentu, jak już się pojawiają te normalne symbioty, żeby po prostu ta gra nie denerwowała. Ona mnie wpienia na każdym kroku. A ja muszę zrobić jeszcze pierdolę takich cholernych rzeczy. Muszę pokonać 30 tych cholernych wolciurów, których nie da się... Które po prostu nie da się do nich podejść i wklepać na pizdy. Jezu, ja się zaczynam bluzać jak pojebany. Autentycznie, jak jestem wnerwiony, to ja zaczynam bluzgać. No ktoś nieźle zajebał w glebę. Ale nie, autentycznie, jak jestem wnerwiony, to zaczynam bluzgać na lewo i prawo, a ja w tej chwili jestem naprawdę podtriggerowany. I to na takim stopniu, że ja naprawdę, wydaje mi się, że jestem o krok od tego, żeby po prostu ojebać tą serię i ją wywalić w pizdziec. Serio. Ale autentycznie, na chwilę obecną jestem już na blisko do tego stanu. Ja powiem tak, ja po prostu... dobra, nieważne, już po prostu... Szkoda strzępić ryja. Nie, dobra, chodzi mi po prostu o to, że ja mam coś takiego, że jak coś mnie zdenerwuje, to ja potrzebuję chwili... Ja potrzebuję chwili oddechu. Ale w takim momencie, kiedy po prostu za każdym razem, kiedy coś robię, coś mi przeszkadza, coś mi tylko jest po prostu po to, żeby mi jakkolwiek uniemożliwić jakiekolwiek zadanie, to ja się zaczynam podkurwiać. A z każdą chwilą mój wkurw robi się coraz większy. I jestem autentycznie już na takim poziomie, że ja w każdej chwili mogę wziąć, ojebać tą serię w pizdu i po prostu to... wywalić! Bo ja się zacząłem denerwować w trakcie po prostu grania w tą grę. Tylko dlatego, że głównie ta gra nie robi tego, co ja oczekuję, żeby ona robiła. Jak chcę zaatakować w konkretny sposób, to nie, gra zaatakuje w inny sposób, aniżeli ja mam plan, żeby to zrobić. Gdzieś tu jeszcze jakaś jedna cholera latała chyba. Albo i nie. Dobra, jeszcze dwa te pody zostały i goddammit, 21 wolciurów. Nie wiem, nie chcę się robić, żeby jeszcze kolejnego cięcia, żeby kurna zrobić teraz całą tą misję. I lecieć dalej, bo kurna...
Ja już stracę rachubę, jak ten odcinek będzie trwał. Jest sobie to nie taka opcja, że... Nie, dobra, bo ja ten odcinek ma 20 minut. Dobra, niech będzie, zajmiemy się tymi wolsiurami. Okej, okay, dobra, już powoli chyba mi odchodzi ten cały wkurw. Tak stopniowo, powoli, jeszcze jest ryzyko, że w każdej chwili wybuchnę. Ale na razie nie jest źle. Problem polega na tym, że nie mogę tych wolsiurów zaatakować w normalny sposób, tylko muszę się tak od nich odbijać, od jednego do drugiego. I to tak powoli, im jakkolwiek zadaje jakiekolwiek obrażenia, że też po prostu jest nieopłacalne, żeby tak z nimi walczyć. Czy mogę zrobić to w ten sposób na przykład? No dobra, trochę to jest bardziej opłacalne już. Walka w ten sposób. Trochę więcej jestem w stanie im zadać tych obrażeń. Ale nie jest to szczyt tego, co bym chciał, żeby to robiło. Bo serio, bo takie odbijanie się od jednego do drugiego to jest naprawdę męczące, nudne i irytujące z tego powodu, że ja nic im faktycznie nie robię i to jest problem. Po prostu przez to cała ta walka może trwać w nieskończoność. Ale to jest całkiem niezły sposób teraz, jak odkryłem. No, ej, halo, halo! No czy ja mogę się na coś targetować? Dziękuję. Nie wiem, czy o tego mi chodziło, ale dobra. Walnij go z tym, którego atakuje, gdzie on jest, na co, z czym on walczy, czym się zajmuje, nie obchodzi mnie to. Ja po prostu chcę się ich pozbyć wszystkich i no rus i mieć to w dupie. Dobra, tego cywila też mam w głębokim poważaniu. Nie chcę mi się ich ratować. Dobra, krzanić to, nie będę kratował, mam to gdzieś. A do give a fuck! Nic mi to nie daje, a tylko będę marnował na to czas. A mi się nie chce. Dobra, zostały mi dwa pody. Tutaj są trzy akurat. Ale to palniko, najpierw trzeba się zająć tymi cholerstwami tutaj. Dobra, to było sprawne. Okej, prawie. Ale teraz ta walka zaczęła się robić nagle dużo sprawniejsza. Nie to! No kurna! Wezmę mu zaraz na jebie bry. No zobaczycie, no po prostu... Wezmę i go zabiję, przysięgam. I ja mówię tu o Spider-Manie w chwili obecnej, żeby nie było. Bo mnie suki zaczyna denerwować. Bo on chyba nie rozumie określenia takie stary, przyścij się, ale do cholernego Wolciura. Nie. Dobra, pozbyćmy się najpierw tego jednego poda, żeby było już z głowy, jeden mniej. Nadal mi to jeszcze nie ułatwi roboty. Okej, dobra, to mi już ułatwi robotę. Teraz temu mogę spokojnie naklepać po prostu pięściami. I z głowy, dobra. Ile mi zostało? 7 wolciurów. Okej, niech będzie. Halo, dzień dobry. Jak stoisz czasem? To ile? Ja jeszcze 10 minut chyba, jeśli dobrze liczę. Ale mogę się mylić, bo straciłem rachubę. Wyższa matematyka mi jest potrzebna, halo? Dobra, na logikę. Jakby robiłem cięcie na samym początku odcinka, miałem 5 minut. Później jak zacząłem już ogarniać te wszystkie ewakuacje dachowe, miałem 15 minut. Co za tym idzie... Co ja zrobiłem? Halo, czy na nim... Jak ja to zrobiłem, że na nim latałem? Dobra, czy... Ja w końcu powinienem mieć czasu, halo, zaraz, zrób mi inaczej. Byłoby 30... Ja muszę mieć 50 minut? Chyba tak. Ile mi jeszcze tych wolciurów zostało? Jeszcze tu jest jakiś? Nie, dobra.
Autentycznie, zgubiłem się, ja potrzebuję mieć teraz czasu odcinka, żeby ten, miało to ręce i nogi. Dobra, z tymi podami nie będę już walczył, ponieważ nie są mi one potrzebne. Ja potrzebuję teraz Volturów. I oczywiście, znając moje szczęście, kiedy ja ich potrzebuję, to ich nigdzie nie będzie i się nigdzie ich nie namierzę. Albo jednak coś namierzę, dobra. A czy ty możesz nie namierzać się jakichś pachołów dookoła, Spider-Man? No już, wypierdalaj. Trigger, trigger, zaczynam się triggerować. Autentycznie wchodzi mi już powoli trigger. Co nie wróży absolutnie nic dobrego. Dobra, gdzie są te cholerne Volturey? Ja chciałbym ruszyć dalej z tą fabułą. Halo, Volturey! Tu gdzie są jakieś cholerstwa? Tu jest jeden. Halo, dzień dobry. Taktyczna klepa powiedziałem, dziękuję. I gdzieś jeszcze jakiś? Tu jest jeden, dobra. No, chodź tu. Nie, nie, dobra, to był ten sam, ja pierniczę. Zmęczyłem się już po prostu tą walką z tymi Volturami, naprawdę. Zmęczyłem się tą sekwencją as fuck. Dobra, wypierdalam stąd, ja jedę oddać questa. Dajcie mi coś normalnego, dajcie mi coś fabularnego. Nie chcę się już żerać z tymi symbiotami, naprawdę. Mnie już autentycznie ta misja zmęczyła. Słuchaj, to była najbardziej upierdliwa misja chyba ze wszystkich na chwilę obecną. Aż mi kark nawet zdrętwiał. Ja się autentycznie zmęczyłem, robiąc tego questa. Dziękuję. I'm heading back to S.H.I.E.L.D. to see if Black Widow needs help. I do S.H.I.E.L.D.u, o ja jebę. Nigdy nie przypuszczałem, że tak się zmęczę grając w jakąś grę. Ja pierniczę, co tutaj będę miał teraz do robienia? To jest dobre pytanie. Crawl or drag themselves out here to hold this line. S.H.I.E.L.D. is the last defense for all of Manhattan. Maybe for the entire world. Stand ready. Wow. That goes for you too. The three gates are the most critical point of our defense. Damn it! They're attacking the gate emitters. Spider-Man, take them out before they destroy it. Yes, ma'am. Żeby nie było, to nie chodzi o to, że zmęczyłem się, że gra mnie zmęczyła, wręcz przeciwnie, gra mi się całkiem przyjemnie cały czas, tylko konkretnie zmęczył mnie ten jeden odcinek, ponieważ on jest tak beznadziejny, w sensie trafiają mi się na tym odcinku tak beznadziejne rzeczy do zrobienia, że to aż po prostu szkoda gadać. Najpierw muszę pomóc ten w ewakuacji z daków. Z tym, że nigdzie nie mogę znaleźć tych faktycznych ewakuacji, muszę latać po całym mieście i po prostu tego szukać przez 15 minut. Później mam za zadanie śledzić jakiegoś... Później muszę śledzić cały czas jakieś cholerne helikariery, które jak dolatują na miejsce, to się okazuje, że doleciały przede mną, ja się okazuje, że jestem za daleko od miejsca docelowego i przegrywam misję. Później muszę zajmować się cholernymi Volturopodami i później jeszcze Volturosymbiotami, które są denerwujące, wkurwiające i irytujące. I przez kolejne 15-20 minut odcinka. I teraz nawet nic się nie dzieje, coś się znowu chyba zepsuło. Albo i nie, dobra, dzień dobry, po prostu czekali, ja się nie będę patrzył, ma to sens. Wow, no to było naprawdę trudne, żeby to chronić to miejsce. Naprawdę. Czy to jest teraz ten moment, gdy będę musiał chronić Stark Tower? O ja pierdolę. Mam złe przeczucia co do tego. Przyszedł Koksu, dzień dobry. Tak, to chyba ten moment, gdzie muszę chronić Stark Tower. Oj, mam złe przeczucia, oj coś czuję, że ja to uwalę parokrotnie. Oj, naprawdę to się źle skończy.
To nie będzie przyjemne ani trochę. Coś mnie cały czas pieści prądem. Jakiś dzban po prostu mnie tutaj bierze i pieści prądem. I tylko mi przeszkadza. A czy ty możesz? Okej, nie może. Macka, dzień dobry. A ja też sam zadaję obrażenia temu tej bazie. Ja pierniczę, jakie to jest głupie. Do kogo ty strzelasz tak w ogóle? Aha! Do niego strzela. Are you good, bro? Ej, autentycznie, ja sam zadaję obrażenia tej bramie. To jest głupie as fuck. Jemu trochę zajmie, zanim on to chyba zejdzie stamtąd, ale dobra, trudno się mówi. Ale śmiesznie to wygląda, jak on tak schodzi. A tam jakiś kolejny chyba biegnie w moją stronę, dokładnie. Ja się może do niego przyciągnę w sumie, Bikos, czemu nie? Macki w ruch, albo i nie w ruch. Teraz idą w ruch. Dobra, tu póki co nic mnie nie atakuje, tam nic nie idzie. Tutaj idzie jakiś pachoł. Tam se biegnie, widzę. I z drugiej strony też już coś biegnie. To ja się może zbliżę w sumie taktycznie, Bikos, czemu nie? Okej, dobra, idzie kolejny z drugiej mańki. Ja już go widzę. Spokojnie, panowie, ja mam to pod kontrolą. Chyba. Dobra, ten nie żyje, ale ten za to przyszedł sobie poniszczyć trochę tą okolicę. Co mi się nie podoba, mordo? Ej, a czy ty mógłbyś zejść z tej bramy? Dziękuję. Z której strony teraz biegnie? A z tej strony biegnie. Tak, z tej strony? Tak, z tej strony, dobra. No, serio, naprawdę? Przepraszam bardzo, co to właściwie było przed sekundą? Gościu mnie nawet nie dotknął i poleciał gdzieś nie wie nawet gdzie. Seriously? Not this time, stary. Tym razem to ja ci spuszczę piernicz. No dobra, jednak ty mi też trochę walniesz. Ale to jest denerwujące. Ja pier... A czy ty możesz? O, ja pierdolę. Wchodzi kolejny trigger. Wchodzi kolejny trigger. A co ja mam tam zrobić tak właściwie? To jest dobre pytanie. Halo? Czy ja muszę teraz przez minutę to chronić, jak rozumiem? Tak mi się wydaje? Chyba tak. Bo nic innego mi nie pokazuje, żebym musiał robić teraz. Ej, ale autentycznie, ja sam zadaję obrażenia tej bramie. To jest największy bullshit, jaki można było wymyślić w chwili obecnej. A jeszcze ci pachoły dookoła do mnie strzelają. Znaczy strzelają do tych symbiotów, ale przy okazji strzelają i do mnie. Dobra, ja może wezwę kat. W sumie to nie byłby taki głupi pomysł. Kat, poproszę małe wsparcie partnerskie, dziękuję. Ale ta brama już jest uszkodzona. Tak as in a fuck. Już? Koniec? Stykło? Coś jeszcze? Coś leci. Okej, odrzutowce shieldu na pewno będą przydatne. Mam nadzieję, że czegoś nie zniszczą. Aha, zbombardowały absolutnie całą bazę. Ale to wystarczyło, żeby zacząć misję. Okej, dobra, mi to nie przeszkadza. Jak im to nie przeszkadza, że zniszczyli sobie kawałek bazy? To spoko, niech będzie. Okej, ja tam nie narzekam. Dobra, taktyczne upgrade'owanie wszystkiego, co tylko się da. Dzień dobry.
Trzeba wymaksować czarny kostium. Ani trochę mi nie jest szkoda punktów. Czy coś jeszcze mogę wykupić? Nie, dobra, już wymaksowałem cały strój czarny, okej, spoko. No to w sumie czerwony też można by troszeczkę jeszcze tak poupgrade'ować tak plus minus, bo jeszcze trochę tego czasu mamy do końca gry. To czemu nie? Dobra, ten odcinek był moim zdaniem beznadziejny. Okej, ale się skutek zemczej w Harlemie, okej, spoko. Ten odcinek był moim zdaniem trochę kiepawy, nie dlatego, że odcinek był kiepski, wydaje mi się, przynajmniej taką nadzieję, ale to, co się w nim działo, było beznadziejne, w sensie, że tak mało fabuły w tym było, tak beznadziejne misje mi się trafiły, że szkoda trochę szkoda szczępić ryja. Ale mimo wszystko, mam nadzieję, że materiał się spodobał, tutaj kończymy. Jeśli tak było, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, będę poinformować, a my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!